serial Miłość i Nadzieja to pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji opowieść, która przyciąga przed ekrany tysiące widzów. Losy Zainab, jej matki Gonul oraz tajemniczego prawnika wciągają nas w świat pełen tajemnic, dramatów i nieoczekiwanych wydarzeń. Zachęcamy do śledzenia kolejnych odcinków na kanale TVP2 i odkrywania razem z nami, jakie niespodzianki czekają na bohaterów w odcinkach 22, 23, 24, 25, 26. W artykule przedstawiamy szczegółowe streszczenia poszczególnych epizodów Miłość i Nadzieja, Odyssey. Streszczenie. Kuzej i Handan nie przybywają na zaręczyny, Zainab i Ege wyobrażają sobie, jacy będą za 10 lat. Rodziny spotykają się na zaręczynach, jednak Kuzej i Handan nie przybywają. Cigdem przekazuje Feraj prawdę o Tejlanie. Kuzej jedzie z Elif do Ankary na spotkanie z ministrem, kiedy i gdzie oglądać 22 odcinek serialu Miłość i Nadzieja? Odcinek serialu Miłość i Nadzieja będzie można obejrzeć w poniedziałek 2 września. Miłość i Nadzieja Odyssey 23 – Zaginięcie pierścionka zaręczynowego. Streszczenie odcinka, Belkis pragnie się dowiedzieć, czemu Ege nie wraca do domu. Feraj i Bulent chcą się dowiedzieć, kto był ojcem Zainab. Zainab rzuca się na szyję Ege z wdzięczności za naprawienie pióra. Handan nie może znaleźć swego pierścionka zaręczynowego. Kuzej i Elif są na wyjeździe służbowym. Odcinek serialu Miłość i Nadzieja będzie można obejrzeć we wtorek 3 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:20. Odcinek potrwa około 45 minut. Miłość i Nadzieja Odyssey 24 – Streszczenie. Zainab wywołuje poważny kryzys w rodzinie Bulenta. Streszczenie szczegółowe, Elif nie pamięta poprzedniego wieczoru. Handan szuka pierścionka, rzucając oskarżenia. Złamane pióro Zainab wywołuje poważny kryzys w rodzinie Bulenta. Służbowy wyjazd Kuzeja kończy się sukcesem, lecz jego samochód odmawia posłuszeństwa. Odcinek serialu Miłość i Nadzieja zostanie wyemitowany w środę 4 września 2024 roku, o godzinie 17:20, na antenie TVP2. Miłość i Nadzieja Odyssey 25 – Streszczenie. Murwe oskarża Yildiz o kradzież pierścionka. Streszczenie szczegółowe – Murwe oskarża Yildiz o kradzież pierścionka Handan. W drodze z Ankary Elif naprawia auto. Kuzej jest pod wrażeniem. Feraj coraz mocniej przyciska Bulenta w sprawie Zainab. Belkis i Melody w kamperze Ege. Belkis chyba już wie, z kim Ege się zadaje. 25. Odcinek serialu Miłość i Nadzieja zostanie wyemitowany w czwartek 5 września 2024 roku, o godzinie 17:20, na antenie TVP2. Miłość i Nadzieja, Odyssey 26 – Streszczenie. Kłótnie Feraj z Bulentem o Zainab doprowadzają do poważnego kryzysu.
streszczenie szczegółowe, Firdes odnajduje pierścionek Handan. Suat spotyka się z Yildiz. Kłótnie Ferej z Bulentem o Cajneb doprowadzają do poważnego kryzysu. Arda zakochuje się w swojej tajemniczej wybawczyni. Elif wstydzi się pójść do pracy, miłość i nadzieja. Kuzej każe zapomnieć Elif o tym, co między nimi zaszło. Zaraz po zaręczynach z Handan, Kuzej wyjechał razem z Elif za miasto, a w trakcie wyjazdu służbowego doszło między nimi do zbliżenia. Upojona alkoholem Elif pocałowała swojego pracodawcę, a on odwzajemnił ten gest. Elif nie będzie mogła zapomnieć, o co między nimi zaszło. Następnego dnia, już w drodze powrotnej, Kuzej postawi jednak sprawę jasno. Elif, nie poruszajmy więcej tego tematu. Zapomnijmy o tym. Nic wielkiego przecież się nie stało, powie stanowczo Kuzej. Po tych słowach dziewczyna będzie się bała wrócić do pracy i cały wieczór spędzi na rozmyślaniach o prawniku. Złoży rezygnację, poinformuje swojego przełożonego. On w tym samym czasie spotka się z Handan, która obdaruje go bukietem kwiatów i bombonierką w kształcie serca. XXVI odcinek serialu Miłość i Nadzieja zostanie wyemitowany w piątek, 6 września 2024 roku, o godzinie 17:20, na antenie TVP2. Miłość i Nadzieja, o czym jest serial? Matka Cajneb zostaje aresztowana po zabiciu człowieka w samoobronie. Nikt nie zna prawdy, która się za tym kryje. Jej ojciec, którego uważa za zmarłego, jest prawnikiem, który pragnie pomóc jej matce. Ta natomiast pragnie, aby przyjął Cajneb do swojego domu, aby mogła kontynuować studia prawnicze. Cajneb, nieświadoma, że mężczyzna jest jej ojcem, przeprowadza się do Stambułu. Choć czuje się wyobcowana w nieznanym środowisku, jej jedyną nadzieją jest miłość. Kiedy Ege i Cajneb zakochują się w sobie, nie zdają sobie sprawy, że największymi przeszkodami będą ich najbliżsi. Meli, druga córka ojca Cajneb, również jest zakochana w Ege. Kuzej, kuzyn Meli, jest prawnikiem. Niepokoją go sprawy sercowe, gdyż nie jest zakochany w swojej dziewczynie Handan. Elif, której matka była służącą w domu Handana, również jest zakochana w Kuzeju od dzieciństwa. Elif zmienia się, gdy decyduje się na zemstę na Handanie za upokorzenia z przeszłości. Kłamie, aby dostać pracę w kancelarii prawnej Kuzeja. Obiecała sobie, że sprawi, że go w sobie rozkocha.